Siema, ostrożewcy. Dzisiaj mamy soczek spod firmy Daftona z Jalapeno. Oczywiście ten najostrzejszy, jaki mają tylko w swoim asortymencie. Od razu zaznaczam, że nie będzie żadnej recenzji, bo ostrości tutaj nie znajdziecie. Wypiłem dwa wcześniej, jak sobie kupiłem któregoś dnia. Został ostatni. Tutaj mogę sobie, to się mówi, o, zabezpieczony, łyczka walnąć. Zamieszałeś dobrze? Zapomniałem. No właśnie. Potrząchaj. Jakieś tam jalapeno. Podziękowań od Daftony na pewno nie dostanę, bo nie o to chodzi. A tutaj od papieża ostrości, bo to drugi raz się już chyba pojawia, bo gdzieś tam już lekko może nagrałem. Nie wiem, czy to widzieliście, czy nie. Ekstrakt chili, 500 000 w skali Scoville'a. No jest praktycznie jak woda. I to mnie w nim przeraża, bo szczerze mówiąc, lepsze jest 1, 2, 3, 5 milionów w postaci ekstraktu, który się nie leje jak woda, niż to. Naprawdę jest to totalnie masakra. Jest to tak gorzkie, niedobre. Nawet ludziom, jak już dawałem to z tego spróbować, to wystarczyło krople nalać na łyżeczkę, strzepać, a i tak była masakra. Mówili, że no niezły, to jest smaczne. Ja o tym wiem. Potwierdzam. Język żyletką jakby ciął, no. No, to jest dosłownie żyletka na języku. A to tylko 500 000, naprawdę, ale konsystencja, no jest konsystencja, to jest sama woda. Nie wiem, spróbuję coś takiego pokazać. Nie wiem, ile ja tego wleję. Nie wygłupię. Ale mi się leje! Nie wygłupię się, pamiętaj. Ale mi się leje! Pizza, czekaj. No, jutro jest pizza najostrzejsza w Polsce, ale. Lepiej nie wygłupię się. To taka niepełna łyżeczka. No. Nie chcę ubrudzić stołu. Dobra, postaw na stole. Przestań, daj spokój, postaw na stole normalnie. Dobra. Jakby ktoś miał wątpliwości, zapraszam. To zapraszam, wiecie, gdzie mnie znaleźć, wiadomo, gdzie można mnie spotkać. Jakby ktoś chciał się kiedyś próbować na ten specyfik, nie ma problemu. Jest jakiś cwaniak, możemy sprawdzić, możemy się napić całej łyżeczki, nie wiem, ile chcecie. Ja sobie nalałem niepełną małą. Nie wystarczy. Wiem, że wystarczy, bo to jest kosa. A ja jutro jadę do pizzerii, ale to miesza o to. Kurczę, no nie chciałbym wylać nawet na łapę, bo będzie Meksyk. Co to jest, jakiś ten przyjści? Nie wiem, chciałbym coś pokazać, tą łyżeczkę. No, będę chciał to pokazać. Ile tego nalałem. O, daj mi ręcznik. Spróbuję to pokazać. Nie wiem, czy widzieliście, jak lałem. To jest tak mniej więcej coś takiego. Nie wiem, widać? Kapsel, coś? Mi zasłania ten, ale będzie widać na pewno. Nie, będzie widać. Mi zasłania, wiesz, ten, ale. Aha, dobra. Ale będzie, myślę, że będzie widać. Dobra, to przelejemy to. Te 500 000 w skali Scoville'a. No to jest niepełna łyżeczka samego ekstraktu, który naprawdę jest ohydny w smaku. No. Mogę nawet, nawet gorsza niż, no nie wiem, trójka i piątka. Wolałbym, nie wiem. Zgadza się. Wolą piątkę albo dziewiątkę nawet. I dziewiątkę nawet. No to jest dziwne, no. Lepiej smakuje naprawdę. Chociaż, chociaż rozlana tak znaczy przyrządzona do stanu ciekłego, dziewiątka też byłaby na pewno mocniejsza niż na to. Pewno, to na pewno. Na pewno. Tego nie odbiorę dziewiątce. Ale to na język wystarczy, no, mieć tylko wytrzepaną łyżkę i ja to wystarczy. Łyżkę, to wystarczy, to wystarczy. Ja sobie tutaj łyżeczkę nalałem. Tak. No więc co, tu będziecie widzieć, spróbuję to nalać. Zobacz, czy tam gdzieś w jakimś pionie to leje. Zobacz, no, czy łapie. Dobra. Jest ostrość? No jest. Będziecie widzieć. Znaczy, Dobra, spoko. Za nisko wziąłem. Dobra. To jest łyżeczka. No nie, żebyś oblizywał to. Nie, nie, tego czerwonego. Nie? Nie, nie oblizuj, nie. Nie? Moim zdaniem nie.
to co w soku byś miał, to ci wystarczy. Tak? Tak. Nie jutro ta pizza, to może i sobie oblizuj co chcesz, ale... O jest. Boże. Weź. Nie ma kur, że boli. Nie. No to już w tym momencie już ja z tobą się nie zgadzam, bo... Czul tam. Powiem, że... Nie jest źle jeszcze. Ja właśnie taką łyżeczkę oblizałem. Pustą łyżeczkę bez niczego po wylaniu. Wiem co to jest. Jak by się uwziął? A co, weszło? Właśnie nie. Jestem zaskoczony obie. Kurwa, w oczy se wetrzy, kurwa, nie co? Ale teraz... Teraz żałuję, że nie zostawiłem więcej na łyżce. Przestań, weź. Ale wiem, że teraz... To jest suchystwo. Jezu. Wiem, że to jest suchyde. Jezu. Na języku czuję żyletki, nie? Centralnie żyletki. Tutaj mamy daftonę. A wiesz, jak mi się ciepło zrobiło? Na pewno. K7. To na zimę jest dobre, jakby taki mróz był dobry. Jak się temperatura mi podniosła. O, ściślinie. No, żyletki na języku. No co? To soczek daftony, teraz on chyba się do czegoś nadaje, nie? Zaraz ciśnienie ci zbadamy. Nie, jest ciśnienie. Ludzie na pewno by chcieli zobaczyć, widzowie, wiesz, jak się podnosi ciśnienie po tym. No. Co, ciepło. Jest cieplej. No. No, na pewno. No to co? Teraz myślę, że to się do czegoś będzie nadawać. Bo tak to wcześniej była zabawa dla dzieci. A tu w ogóle mam pocięty język, nie? Centralnie żyletkami pocięty. Ja wiem, no żyletkami, typowo żyletkami właśnie, no. Dobra. No to co? Jemy. To jest kurwa gorzkie. Teraz. A wyczuwasz tutaj to? No nie, dziwne, żebyś nie wyczuwał, no. No, teraz jeszcze się osoś zaczęła większa. Że jak ten sok cały przepływa im przez gardło. Zobaczymy, jak usiądzie na żołądku. Koty się martwią. Ale powiem ci, że fajnie, że wszystkich moich widzów informuję, że koty się marcują. Chociaż nie jest marzec, no ja wiem. No. Ale mi się ciepło zrobiło. A jeszcze można dopić. A może gołąbeczka ci przyniosę i ci poleję? Nie zabił smaku centralnie tego, ale język jest pocięty. Język strasznie jest pocięty. A ciekawe jak w jedzeniu by to wyglądało, czerwony. W jedzeniu? No. Ale mam jutro ciężki dzień. No, ja wiem. Ja bym chciał normalnie. Bo ja bym cię przekatował, W tym momencie jakbyś jutro nie miał ciężkiego dnia, to bym cię przekatował. Dałoby się to jeszcze dolać. Jednego gołąbka przyniósł ci, dałoby się jeszcze dolać tą 500-kę. Jednego gołąbka byś się zjadł z tym sosem, ale nie róbmy, ale, wiesz, nie róbmy. Ale cieszę się, że ten sos zabił troszeczkę ten. Co zabił? Ten totalny beznadziejny smak. Czy to się wymieszało, chłopie? Ej, narzucił lekko pomidorowy posmak! A śmietany nie potrzebujesz? Śmietany? Nie. Nie. No daję radę, jest chwała, ciepło. Chwała ci za to. Jest ciepło? Nie no. Po świeżych paprykach, jak się tak zje naprawdę Karolinę Reaper, to... To jest gorzej. Ciepło mi się robi po prostu, jest mi, wiesz... Ciepło, słuchawek. Myślę, że wczoraj się ukulej się, to na pewno były Karolina Reaper. Myślę, no że była Karolina Reaper. Na pewno była. Sam sok. Ciężko dostępny. Tyle powiem. Właśnie. Dwa sklepy. Kaufland, Carrefour. Resztę przejrzałem, wszystko. Nie, wszystkie były sztuki oprócz tego. Zależy od rejonu też, bo widziałeś, ja szukałem. I na dodatek. No. Ja znalazłem tylko to gdzieś na wysokości około 2 metrów. Nie było na półce. Ale u siebie, na Śląsku widzisz. Tak, u siebie. W Mińsku jesteśmy i widzisz, nie znajdziesz tego. Bo... No. Tak wygląda soczek z jalapeno. No, coś już lekko przechodzi.
Dobrze, że się wymieszało lekko z tym pomidorowym posmakiem, ale cały czas mi pieką usta teraz. Język. Nie to, że do wyrwania, ale no żyletki. Żyletki dosłownie. O, ekstrakcik jest oczywiście dzięki uprzejmości papieża ostrości. Pozdrawiam. Jakbym miał ochotę, to może sobie kupić. 500 to nie 9 milionów. Ale smakowo, no troszeczkę odstaje tak naprawdę. Ale jeszcze nie wiem, czy będzie okazja, żeby się ten specyfik pojawił. Chyba, że ktoś będzie chciał, to zrobię sobie małą powtórkę z kimś. No i możemy się pobawić w takie małe challenge, jakby coś. Ja wolę challenge niż takie typowe recenzje. A to jest przykład produktu, który myślę, że naprawdę ktoś mega przeciętny jest w stanie wypić, nie ma żadnego problemu. Ja sok pomidorowy uwielbiam. Ślina mi się robi teraz, jak mówię. Musiałem przełknąć. A tak... jak doprawisz, to się do czegoś nadaje. Inaczej to zwykły sok pomidorowy. No nie polecam, bo takie, żeby ktoś tak... jak ktoś szuka ostrości... miałby go ostrością przeatakować, nie polecam. Jak ktoś szuka ostrości, to na pewno nie w tym soczku. Dla dzieci, bo... nic więcej nie można na temat powiedzieć. Pozdrawiam widzów. Dziękuję wszystkim, że subujecie, lajkujecie i że miło się przyjął filmik z T-Rexem. Tam była kosa. Tam było naprawdę coś ostrego, co no, zrobiło totalny prąd na twarzy, na rękach. No i później też było ciekawie po tym sosie. Fajnie, że go oglądacie. Dlatego też nie pojawiają się inne filmy, chwilowo nie wrzucam, bo czekam po prostu, żebyście tam sobie jeszcze chwilę poglądali. A u kapsla jestem ostatni dzień. Jutro będzie powrót do domu, więc... to jest rzeczywistość. No więc subujcie i do następnego razu. See ya.